Niesamowita przyjaźń, dzielący ich ocean i mój głos w tle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję Love Rosie Cecily Ahern. Love Rosie to genialna książka opowiadająca o dwójce przyjaciół, Aleksie i Rosie. Są nierozłączni, znają się od zawsze i poza nimi świat nie istnieje. Najlepszymi przyjaciółmi wydaje się, że będzie tak już zawsze. Aczkolwiek coś ich rozdziela. Przełom w życiu obydwojga, przeszkoda jaka się pojawia na ich drodze. Rodzice Aleksa postanawiają wyjechać. On oczywiście musi jechać z nimi. Przeprowadzają się do Bostonu i jego i Rosie zaczyna dzielić cały ocean. Ona zostaje w Irlandii, on zaczyna mieszkać w Ameryce. Czy ich przyjaźń przetrwa te wszystkie lata, kiedy oni nie mogą być razem? Czy dadzą sobie radę z tak dalekim dystansem i z tym, że zostają im tylko maile, listy i smsy? Czy przyjaźń pozostanie tylko przyjaźnią? To wszystko jest właśnie tutaj. Książka jest napisana w bardzo ciekawy sposób, mianowicie w formie listów, liścików, e-maili oraz wiadomości z czatu. Nie mamy czegoś takiego jak zwykła narracja, a są właśnie te listy, listy Aleksa i Rosie, rozmowy na czacie. I to wszystko jest przedstawione bardzo w ciekawy sposób. Początkowo, zaczynając tą książkę, nie byłam co do tego przekonana i ja czytałam ją po raz pierwszy jako e-booka w tamtym roku. I nie byłam przekonana, czy to jest naprawdę dobrze napisane, czy to jest prawidłowy e-book, czy tak będzie przez całą książkę. Ale natrafiłam na tą książkę w Empiku i otworzyłam ją nie będąc przekonana, czy to naprawdę tak jest naprawdę. Naprawdę! I to jest... Naprawdę nigdy nie spotkałam się z napisaną tak książką. Nie mam innej, znam tylko tą. I to jest tak świetnie wszystko, co jest napisane. I wydaje się, że przez to, że nie mamy opisanych odczuć bohaterów, że nie mamy opisanych wszystkich zdarzeń na bieżąco, nie możemy wejść w tę historię i wszystkiego tak przeżywać. Otóż wcale tak nie jest. Bo książka wciąga, naprawdę wciąga. Gdy się nią czyta, przynajmniej ja się tak czuję, jakbym była częścią jej świata. Tak jak już mówiłam, książkę po raz pierwszy przeczytałam jako e-booka i dosłownie nie mogłam się oderwać od mojego laptopa. Mama zaczęła się o mnie martwić i na mnie krzyczeć: popsujesz sobie wzrok, zaczniesz nosić okulary, a ja no to co mnie to obchodzi, ja muszę to skończyć, to jest tak genialne, że po prostu... Wow! Teraz by się przydało zrobić ptrz, ale muszę przejść na odwrót, tak. Więc zrobię ptrz. Przez dwa dni ją czytałam, nie mogąc się od niej oderwać, a to były takie emocje, ja tyle razy przez tą książkę dostałam zawału, tyle razy. Nie wiem, jak to możliwe, że ja jeszcze żyję. Nie mam pojęcia. To było tak genialne. I takie, co? Co? Nie! Dlaczego to się dzieje? Czemu tak się dzieje? To była w niektórych momentach taka rozpacz, a w niektórym nie mogłam ze śmiechu, bo rozmowy Phila i Aleksa, czyli jego brata z Aleksem, są tak przegenialne, że naprawdę... I w pewnym momencie nie wiadomo, czy chce się nam płakać, czy chce się nam śmiać. I... Bardzo, ale to bardzo się ucieszyłam i bardzo się nie spodziewałam tego, kiedy dostałam tą oto książeczkę w nowej, ślicznej okładce filmowej, bo powstał film, którego na moim blogu jest recenzja i który był równie genialny, ale nie tak jak książka, ale naprawdę był świetny. I byłam tak zaskoczona, kiedy dostałam właśnie tą książeczkę w nowej, tej ślicznej. Jaka ona jest piękna, ta okładka! Spójrzcie na nią, mamy Aleksa, mamy Rosie, z tyłu mamy piękny opis, z boku jest tak ślicznie. To jest... O, wypukłe. Ma skrzydełka! Skrzydełka! Jak ja kocham książki ze skrzydełkami. I byłam tak bardzo zadowolona, kiedy dostałam ją od koleżanek na gwiazdkę, że...
byłam tak strasznie szczęśliwa, bo ta książka tak mi się podobała. I od razu wzięłam się za czytanie jej w styczniu. Na początku bałam się, że kiedy będę to czytać po raz drugi, nie wciągnie mnie to tak samo mocno. Nie wejdę w ten świat, nie będę tego przeżywała tak bardzo, że przecież ja już wiem, jak to się skończy, przecież ja wiem, co się stanie, to mnie nie powinno zaskoczyć, nie powinnam mieć ataków serca, ale jednak miałam. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona, bo ta książka na nowo wywołała u mnie tak wiele emocji, że naprawdę świetna. Głównym aspektem tej książki jest to, że ona pokazuje tak naprawdę całe życie bohaterów, że pokazuje nam, z czym oni muszą się zmagać, przez co oni muszą przechodzić. Pokazuje, jak to ich życie jest skomplikowane, jak jest trudne i jak... I z tej książki wynika tyle morałów. Jest to tak mądra historia. Do tego mamy przyjaźń. I ta dwójka razem jest po prostu wspaniała. Wspaniała. Do tego główna bohaterka, Rosie, jest tak silną kobietą, która da sobie radę po prostu ze wszystkim. I naprawdę chciałabym być taką osobą jak ona. Bo ona, mimo że świat wali się na głowę, że wszystko jest nie tak jak powinno, ona daje sobie radę. I to jest tak wspaniałe, bo ona jest naprawdę silną osobowość, charakter i jest tak świetną bohaterką. Wszystko w niej jest na plus. Wszystko. Zaczynając od pięknej okładki, którą się zachwycałam, po to, że książka jest napisana w formie liścików, przez bohaterów, przez całą tą historię i przez to, jak jest opisane, jak życie im nie pomaga, tylko cały czas sprawia problemy, cały czas oni nie mogą być szczęśliwi, bo cały czas coś, ale po prostu... I w tej książce jest tyle cytatów, że w sumie, gdybym chciała się tak bardzo o niej rozgadać, to bym mogła wam wymienić jeszcze moje ulubione cytaty. Ale ja nie chcę już tego przedłużać, bo naprawdę czasami z niektórymi książkami mam tak, że nie umiem się o nich wypowiedzieć. I ta książka, ja mogę tylko powiedzieć, że jest genialna, bo ja nie mogę powiedzieć tego, co ja odczuwałam podczas czytania jej. To były takie emocje, to było zbyt wiele po prostu, ale to było świetne. I tą książkę kocham za to, że wzbudziła we mnie takie emocje i że przez tą połowę lutego nie mogłam się za nic wziąć, bo miałam kaca książkowego po tej właśnie książce. Dała mi tyle do myślenia i ja ją mam na swojej półce i będę do niej wracać bardzo, bardzo często, bo jest wspaniała i jest tak mądra, że ja czuję, że jak przeczytam ją nawet za 50 lat, to ja będę tak samo ją kochała i tak samo będę ją przeżywać. Bo to naprawdę świetna historia, polecam ją każdemu i książce daję ocenę 9 na 10. Tak bardzo mocne 9 na 10 i polecam każdemu tą książkę. Piszcie w komentarzach, jeśli ktoś ją czytał, jakie były wasze odczucia. Piszcie, czy może zachęciłam was do tej książki. Mam nadzieję, że tak, bo naprawdę wszystkich zachęcam do przeczytania tak czegoś genialnego. Książka ma 510 stron i wydaje się, że jest taka grubsza, ale naprawdę szybko się nią czyta, zważając na to, w jaki sposób jest ona napisana. Więc 9 na 10 i żegnam.